Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym wreszcie zajmiemy się porównaniem MRF-a 140RC z Pitgangiem XD140. Wybaczcie za scenerię, ale no normalnie kompletnie nie mam gdzie tego nagrać. Myślę, że się Wam odcinek spodoba w takiej formie, jaka jest. Przed nami oto dwa pitbajki, mianowicie MRF 140RC i Pitgang XD140. W dzisiejszym odcinku nie będę opowiadał Wam za bardzo o parametrach, czyli jak wszystkie wymiary, jakie będziecie chcieli, możecie zajrzeć na strony. Mianowicie podlinkuję Wam stronę Pitganga w opisie pod filmem, gdzie sobie możecie sprawdzić parametry tego pitbajka, jak i podlinkuję Wam stronę MRF-a, gdzie możecie sobie tak samo zobaczyć tego pitbajka, jego parametry, mianowicie siedzenia, nie siedzenia, jakiejś wysokości, wagi, niewagi. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się głównie porównaniem tych dwóch modeli z mojego punktu widzenia, ponieważ nie ukrywajmy, że są różne gusta. Jednemu może się podobać bardziej jeden model, drugiej osobie się może podobać bardziej drugi model. Oczywiście, obydwa modele, które mamy przed nami, no niestety nie są tak w stanie takim, jak przychodzą nam w pudełku. Mianowicie w Pitgangu od razu zacznę, no niestety dołożone zostały skarpety na przód, na amortyzator na przód, skarpeta na amortyzator tył, jak i ta osłona. W nowszych modelach, z tego co widzę po zdjęciach, no niestety od producenta, sprzedawcy tych modeli pitbajków niestety nie dowiedziałem się niczego, nie dostałem żadnych informacji, więc no jedynie tylko tyle mogę powiedzieć, co po zdjęciach zauważyłem. W nowszych modelach jest tutaj już taka osłona jak w MRF-ie. Przepraszam Was od razu, że jest troszeczkę ten MRF uwalony, ale taka osłona. Co dalej w tym pitgangu jest nieseryjnie? Mianowicie dołożone są też światła i światło z przodu jest dołożone. Nie dostajecie tego tak samo z motorkiem, jak i klemeczki, ponieważ no niestety złamałem, te niełamki złamałem. Teraz są założone repliki ASV. Dołożony jest też paseczek, taki dodatkowy uchwyt, żeby łatwiej miało się za co chycić motor i na przykład wyciągnąć z błota, jak i schowek na takie, no w moim wypadku jakieś baterie, nie baterie, jakaś drobizna, takie podstawowe rzeczy. I oczywiście włącznik świateł zrobiony z włącznika zapłonu. I tak samo zapraszam Was a propos tego Pitganga do odcinka wcześniejszego. Tak samo Wam podlinkuję go w opisie pod filmem. Mianowicie w nim pokazałem, opowiedziałem troszeczkę więcej o tym pitbajku i jakie są według mnie zalety, wady i coś w tym stylu. Więc tak samo zapraszam do tego odcinka, jeśli ktoś nie oglądał, żeby po prostu na tym odcinku tego nie powtarzać. W MRF-ie co nie jest seryjne? W MRF-ie seryjne nie są opony. Mianowicie opona tył, jak i opona chyba przód. Ta przód już nie jest aktualna, bo w tych nowych modelach są inne opony. W nowych MRF-ach jest inny gaźnik. Tu jest jeszcze na gaźniku Mikuni. Kierownica jest aluminiowa założona, nie stalowa. A i wahacz jest aluminiowy. W pudełku dostajecie wahacz stalowy. Tu jest akurat aluminiowy założony. O MRF-ie też macie u mnie na kanale moją opinię. Wady, zalety, jakie według mnie tam ma opinia po użytkowaniu, po pewnym okresie. Lecz no starszego modelu, nie takiego jak tu, tylko starszego. Pierwsze jakie różnice? Pitgang ogólnie, jak widać na pierwszy rzut oka, jest to większy pitbike. Troszkę. Jest on na większych kołach, z tyłu 14, z przodu 17 koło. MRF jest to troszeczkę mniejszy pitbike. Koło z tyłu 12, a koło przednie 14. Wysokość do siedzenia jest podobna. Obydwa pitbajki posiadają ten sam silnik, obydwa nie mają tam żadnych tuningów. Co więcej, no obydwa mają zawieszenie nieregulowane. W MRF-ie jest to zawieszenie troszeczkę za miękkie, a w Pitgangu, jakby się chciało zapieprzeć tak po dziurach takich większych, jest to zawieszenie troszeczkę za twarde.
Przy mniejszych dziurach to zawieszenie z przodu naprawdę może fajnie wybiera, lecz no nie ukrywajmy, przy większych dziurach dobija do zera i czuć potem to uderzenie na kierownicy. Lecz no, powiem Wam szczerze, że na początku Waszej zabawy raczej nie będziecie tak jeździć, nie powinno Wam to przeszkadzać, ale jakby się zachciało się Wam skakać, no to niestety na tym zawieszeniu za bardzo nie poskakacie. Chociaż i tak jest lepsze niż w większości Chińczyków. Przedni widelec w pitgangu ma podobny skok jak w MRF-ie. Nie chcę tam za bardzo Wam liczbami rzucać, ponieważ no nie ukrywajmy, no ja tam mam słabą pamięć do liczb. No, zawieszenie naprawdę fajnie wybiera podczas skakania, podczas no, szybkiej jazdy przez takie mniejsze nierówności. No czuć, że jest to zawieszenie troszeczkę zatwarcze. Zaś podczas skakania, według mnie, na moją wagę, czyli tak 65 kg, jest ok. Nie dobija się do zera, fajnie wybiera podczas skakania. Nie mogę się doczepić. W MRF-ie amortyzator tylny, no jak jest gaz? Kto ma MRF-a, będzie mnie rozumiał. Jak jest gaz i jest tam w granicach 10 bara gazu w środku, no to powiem Wam szczerze, że wybiera naprawdę fajnie, kozacko. Nie mogę się za bardzo tego amortyzatora doczepić. Do takiej spokojnej jazdy bardzo fajny amortyzator. Pitgangu, no niestety amortyzatora Wam nie pokażę, bo jest w osłonie, więc tam nic za bardzo nie zobaczycie. Jest to troszeczkę mniejszy amortyzator, lecz skok samego amortyzatora jest podobny. I bardzo fajnie wybiera. Tak samo nie mam za bardzo się co do tego amortyzatora doczepić. Tutaj nie ma żadnych problemów z gazem. MRF-ie, no nie ukrywajmy. Jak będziecie mieć pecha, no to możecie trafić na taki model, że no, może być problem z tym gazem w amortyzatorze tylnym. Lecz nie ukrywam, że no to tylko jak się ma pecha. Kitgangu słyszałem ze dwa razy, że amortyzator tylny się rozkręcił, więc też muszę Wam upgrade'a takiego powiedzieć. Pit Bike Rider i jedna osoba podesłała mi prywatnie wiadomość, no rozkręcił się ten amortyzator. Po prostu ta nakrętka, co tam w środku w amortyzatorze, co trzyma cały ten tłumik, to wszystko po prostu potrafiła się odkręcić. Więc no, no nie ukrywajmy, no muszę to powiedzieć na odcinku. Nie ma tutaj żadnej ściemy ani nic, żadnego barwienia. W pitgangu przynajmniej ze dwie takie akcje się zdarzyły. Z tego co wiem, na przykład Pit Bike Rider to ostro katował, ostro skakał tym pitgangiem. Po roku katowania odkręciła mu się nakrętka w tylnym amortyzatorze. No to tyle będzie z zawieszenia. Silnikowo. No silnikowo obydwa pitbajki, no nie ma co za bardzo porównywać. Akurat w tym wypadku obydwa mają ten sam silnik. Naprawdę żywotny, jak się o niego dba. Jeździ się z głową, nie katuje. No, no nie mogę się do silnika doczepić. Wszystko zależy od szczęścia. Jedni robią po 300-400 motogodzin, inni robią 100-200 motogodzin i remont. Wszystko zależy, jak się dba o filtry, oleje, regulacje wszystkie. Wszystko zależy od użytkowania lub od pecha, bo też nie ukrywam, że czasami się może zdarzyć jakiś bubel. Więc tutaj akurat te dwa pitbajki są na gaźniku Mikuni, lecz te nowe modele Pitganga, jak i MRF-a, obydwa są na tym nowym gaźniku. Kurde, zapomniałem akurat teraz, jak się to nazywało. Jak się nazywał ten gaźnik. Obydwa są na tych samych gaźnikach. Jeśli wyjdą z pudełka, nawet te nowe modele, obydwa mają te same podzespoły, czyli nie mają tam żadnych Z40, ani lekkiego magneta, ani nic w tym stylu. MRF wychodzi razem z aluminiową chłodnicą, czyli z taką chłodnicą, jak jest tutaj. Pitgang, nie wiem jak te nowe modele, ale ogólnie ten na przykład, co ja mam, tutaj kupiłem, no to niestety przyszedł bez chłodnicy i chłodnicę mam dołożoną. Takiej spokojnej jazdy mi się wydaje, że no chłodnica no nie jest znowu tak wymagana. Te użebrowanie daje radę. Ogólnie cały korpus, wszystko aluminiowe, no daje radę schłodzić ten silnik. Słony pod silnikiem. No w pitgangu jest to całkowicie inaczej rozwiązane. Jak widzicie, nie ma tego takiego wystającego tutaj z przodu, tej wystającej łopaty. Jest naprawdę solidna, mocna osłona pod silnikiem.
lecz no nie ukrywajmy, no tak jak w MRF-ie, no jest to zamocowane do cylindra. Takie średnie rozwiązanie, aby się chciało jeździć przez jakieś kłody i naprawdę mocno uderzać tą płytą tutaj pod silnikiem, możemy uszkodzić cylinder. W MRF-ie, no może jest ta łopata i podczas odpalania albo po prostu potrafi to po prostu wibrować, ale no przy uderzeniu w jakąś kłodę, no troszeczkę mniej ta osłona, można tak powiedzieć, chroni. Tutaj pod spodem, no po prostu te tutaj uszy się wszystkie te łapki się wygną podczas troszeczkę mocniejszego uderzenia. No i tyle będzie po osłonie. No ale to też ma swój plus, no bo nie uszkodzimy cylindra, lecz uszkodzimy wydech, bo nam tutaj zbytnio nie osłoni. Chociaż nie ukrywam, że teraz jak tak patrzę, no tak czy inaczej, czy w jednym, czy w drugim, to jeden pieron. W pitgangu może jest trochę mocniejsza osłona, ale znowu większy nacisk idzie na cylinder, więc mi się wydaje, że to czy to rozwiązanie jest jeden pieron. Układ wydechowy. No jak widzicie, wygląda on w ten sposób. Tutaj nie ma osłony na wydech, bo no nie było, odpadła komuś. Seryjny wydech w MRF-ie. Tu powinna być w środku siateczka, której już nie ma. W pitgangu wygląda to w ten sposób. Układ wydechowy jest no troszeczkę bardziej odsłonięty, więc jakby się jeździło w krótkich spodenkach, to trzeba będzie troszeczkę bardziej uważać na tą część wydechu. No i z tyłu jest taka niby Akrapowicz replika. Czyli przy maksymalnym skoczeniu, no to tutaj obciera nam troszeczkę koło. Może to fajnie wygląda, no ale no nie ukrywajmy. No obciera. No. W MRF-ie no nie ma problemów z obcieraniem. No i końcówka wydechu mi się wydaje, że jest no taka estetyczna. Nie ma takiego problemu z obcieraniem znowu jak w pitgangu, chociaż w tym momencie, w tym miejscu można by było. No chociaż też chyba jest na podobnej odległości. No, mi się wydało, że w moim starym ten wydech był bardziej, bo zaraz przy plastiku był. Chociaż mogę się mylić. Zaciski tylne hamulcowe są inne, jednotłoczkowe. Tu jest taki, tak jak w skuterach prawie, że no, w pitgangu nie mam problemu z klockami ścierającymi się. W MRF-ach no dalej jest ten problem z tymi klockami, że się ściera jeden bardziej, drugi mniej. Lecz podobno no, nowe klocki chyba są miedziane już zakładane, więc nie widać za bardzo tego efektu. Przedni zacisk jest podobny, dwutłoczkowy. Klamki też chyba seryjne, co wychodzą, są podobne. No jak widzicie, no są to bardzo podobne pitbajki. Jeszcze zapomniałem Wam ogólnie powiedzieć a propos tej wielkości pitbajków. No pitgang w porównaniu do MRF-a jest większym pitbajkiem, ale też muszę powiedzieć, że ten pitbike jest cięższy. No czuć tą różnicę, nie ukrywajmy. Widzicie, jaka ta rama jest. Rama jest bardzo solidna. Bardzo solidna rama. Stelaż troszeczkę inaczej rozwiązany. Jest tutaj pełny pręt na samym końcu, więc żeby go wyłamać będzie problem na ogonie. Wygiąłem go parę razy, ale no tylko lakier zeszedł, nie? W MRF-ie też jest solidna rama. No nie mogę się za bardzo doczepić. Na ogonie już są rurki, więc no na troszeczkę mniej razy wystarczy Wam do podprostowania. Parę razy podprostujecie i się ugnie ta rureczka, lecz no potem wystarczy jakoś pręta wsadzić, obspawać i dalej można latać, nie? Raczej to nie jest jakiś tam minus, no ale mówię, że tutaj jest rurka, a w pitgangu jest pręt przy końcu, przy ogonie, w tym miejscu, w którym najczęściej się wygina. W pitgangu jest troszeczkę dłuższy wahacz niż w MRF-ie. No i umożliwia nam to nawet wsadzenie tutaj koła z tyłu 17. Ale kto będzie zakładał 17? W dzisiejszym odcinku, no to teraz przechodzimy do najważniejszej strony,
i pięty Achillesa według mnie MRF-a, tych plastików. Jak widzicie ogólnie, jakbyście poglądali troszeczkę filmików na internecie, to widać, jak te plastiki są spasowane. Każdy, kto ma takiego MRF-a, też wie pewnie o czym ja mówię. Ogólnie spasowanie tych plastików no nie jest nawet za wysokiej klasy. Nie jest to zbytnio, można tak powiedzieć, sztywne połączenie tutaj między bakiem a tym tutaj polem numerowym, boczkiem. I tutaj tak samo są takie wystające elementy, które jak się będziemy jeździć enduro, będziemy się wywalać, no to patyki o takie elementy będą nam zahaczać. Jak i tutaj sam przód, no też to nie jest, jest to mocno skręcone, ale dalej to wszystko tak, widzicie, tak loto. Jest to tak troszeczkę no kiepsko, no ale to według gustu. Ogólnie sam wygląd, no wygląd nowoczesny, tak można powiedzieć. No wygląda fajnie, ale to tak samo jest kwestia gustu. Plastiki w Pitgangu, powiem wam szczerze, są na bardzo wysokim poziomie. No nie będę zbytnio dużo zachwalał, no ale dużo przeżyły. Bardzo dużo przeżyły. I są bardzo elastyczne i grube. To też mogę powiedzieć, że są bardzo gruby, no bardzo nie, ale jest gruby plastik. Nawiązuje stylem do Husqvarny. Ale abyście się przypatrzyli, też design jest podobny do MRF-a. Plastik z przodu też, jakbyście popatrzyli z boku, jest przystosowany pod to większe koło. Jest to w miarę się tak fajnie zgrywa. No w MRF-ie... No jest tak, to tak wam szczerze powiem, na styk z tym kołem mniejszym, a jak się założy większe koło, to naprawdę to troszeczkę ten przedni błotnik tak śmiesznie troszeczkę wygląda, no nie ukrywajmy. No ale to jest zaprojektowane pod serię, więc nie będę się zbytnio tego czepiał. W Pitgangu ten przedni błotnik jest dłuższy, lecz też jest jedna wada, o której się pewnie od nikogo nie dowiecie, a którą ja wam mogę przekazać. A mianowicie taka, że jak jedziemy po mokrzejszym takim błotku albo czymś, ten element jest za krótki. On powinien wystawać przynajmniej tak jeszcze z dobre 5 cm. A dlaczego? Ponieważ to koło, jak zabiera nam jeszcze tutaj błoto, nie odpadnie całe, no to nam chlapie prosto do góry. Nam prosto do góry i potrafi przez tą dziurę tutaj, chlapnąć nam w twarz. Więc no, tego się od nikogo nie dowiecie. Ale jak pojeździłem trochę, no to tą wadę zauważyłem, że no niestety troszeczkę ten błotniczek przedni jest za krótki. No i no, koło przednie potrafi poderwać trochę błota i nam w twarz chlapać. Jak się jedzie przez taką kałużę albo przez takie mokre, ale naprawdę mokre błoto, no zauważycie tą wadę, że no niestety chlapie. Tylny ogon jest troszeczkę dłuższy niż w MRF-ie i naprawdę wyłapuje bardzo dużo błota, nie chlapie nam po plecach. Dodatkowo ja sobie dołożyłem jeszcze lampę tylną z takim ogonkiem i teraz to po prostu mam plecy bardzo czyste, jak jeżdżę tym motorem. W MRF-ie nie wiem, jak ogólnie jest w tych nowych modelach, w starszych no to miałem całe plecy z błota. Tutaj patrząc po tym, no to też prawdopodobnie troszkę tam może nam po plecach pochlapać. Jeszcze samo spasowanie plastików w Pitgangu no jest na bardzo wysokim poziomie. Te plastiki, z tym elementem są dodatkowo spinane na takie zaczaski. Jest to zakręcone w paru miejscach. Tutaj może są jakieś śrubeczki, jak widzicie, takie troszeczkę mniejsze, ale jest to naprawdę wszystko sztywne, podociągane, plastiki są grube. Nieraz powyginałem je, kurde, w różne strony i nie było z plastikami żadnych problemów. Ogon tylny to już nieraz był wygięty o 90 stopni do góry. Nie ma tu żadnego pęknięcia. Może widać jakieś zabielenia jedynie. Jedynie można zobaczyć pewnie. Plastiki też nie są tutaj tak jakby, nie odstają, nie jest łatwo nimi o coś zahaczyć. Po prostu jest to wszystko tak schludnie ze sobą połączone. Jedyny element, do którego można się doczepić, jest to ten element, ten ząbek. Podczas wywrotek lubi on zahaczać. No u mnie tutaj wyrwałem troszeczkę mocowanie z plastiku. No i ten element jest jedynie taki
newralgiczny, gdzie można nogą zahaczyć, butem o to. Jakby to było tak bardziej zaokrąglone, to było, mi się wydaje, że byłoby lepiej, nie byłoby takiego efektu. Albo ten plastik pociągnięty tutaj bardziej do przodu, w tą stronę. No ale to jest jedyny taki efekt, taki newralgiczny punkt w tych plastikach. Tutaj z przodu to w niczym nie przeszkadza. To tutaj nie zauważyłem, że to w czymś przeszkadzało. Naprawdę jest to... jest okej, no. Plastiki, spasowanie w Pitgangu są na bardzo wysokim poziomie. No w MRF-ie, no kurde... według mojej opinii, no niestety, no nie są za bardzo tak, kurde. Trzeba się troszeczkę pomęczyć, żeby to wszystko pospinać, żeby to było ładnie. No u mnie to wszystko jest ogólnie pospinane przeze mnie. Bak troszeczkę musiałem podnieść, podłożyć podkładkę. Plastiki pospinałem troszeczkę trytytkami, tak żeby to też ładnie tutaj wyglądało Wam na ekranie. Ale jak mówiłem, to wszystko jest kwestia gustu. Siedzenie w MRF-ie. Do siedzenia samego się doczepię. Ktoś, kto jeździł na starym MRF-ie, będzie wiedział, o co chodzi. Mianowicie poszycie tego siedzenia i sama gąbka w tym siedzeniu. Kurde, gąbka nie jest znowu taka... no nie jest za wysokiej jakości. Biorąc w Pitgangu. W Pitgangu gąbka jest kozacka. Normalnie kozacka jest gąbka. W MRF-ie jest taka jakaś... czuć taką tanią chińszczyzną, tak Wam szczerze powiem, jak naciskam tą gąbkę. A ona jest na pewno oryginalna. Poszycie siedzenia też jest oryginalne. Samo poszycie siedzenia też jest takie... takie cieniutkie. O, tu widać. To jest taki... no, no taki papier. Zobaczcie sobie. To jest taki... taki papier taki, kurde, można powiedzieć. No, takie jakieś wypalone logo. Powiem Wam szczerze, że... posiadałem wcześniej MRF-a, możecie zobaczyć u mnie na kanale ten starszy model i tam było o wiele bardziej kozackie poszycie siedzenia, grubsze. Nie było logo wypalone, było logo namalowane i tamto siedzenie i gąbka była naprawdę kozacka, fajnie się długo jeździło, czasowo jeździłem cały dzień i dupa nie bolała. Tutaj nie wiem, nie jestem Wam w stanie powiedzieć, bo na tym MRF-ie nie jeździłem za bardzo, no i to siedzenie na pewno będzie też łatwiej roztargać, poszycie siedzenia, no przez to, że jest takie to no cieniutkie, nie? No. No i gąbka nie jest taka, no ale na pewno jest więcej tutaj gąbki niż w Pitgangu. W Pitgangu jest zarąbista gąbka, tak Wam powiem, jest naprawdę kozacka gąbka, ale jest jej zdecydowanie za mało. Pewnie co widzicie po profilu siedzenia, no jest tej gąbki zdecydowanie za mało na tym siedzeniu. I po dłuższej jeździe tak czy inaczej ta dupa boli, mimo że jest gąbka miękka, to i tak uderzamy podczas jazdy przez jakieś większe dziury, i tak uderzamy dupą no, w ten plastik pod spodem, nie? Kolejną fajną rzeczą no, to jest, no, na pewno jest to poszycie siedzenia grubsze. Nie, może nie wiadomo jak dużo grubsze, ale jest grubsze od MRF-a. Jak i macie tutaj te fajne przeszycia, które Wam, no, no nie jeździcie po tym siedzeniu. Jak macie jakieś śliskie spodnie, niekoniecznie spodnie crossowe, bo crossowe spodnie przeważnie tam mają jakieś antypoślizgowe bajery, żeby nie jeździć, no ale tutaj jest naprawdę siedzenie fajne, kozackie. Tylko w tym akurat wypadku tylko i wyłącznie mogę się doczepić do tego, że jest tutaj strasznie mało gąbki. No, podczas dłuższej jazdy możecie to odczuć. W MRF-ie. W MRF-ie jeszcze raz, gąbki jest dużo, mi się wydaje, że no jak będziemy dłużej jeździć, jest ta gąbka twardsza, na pewno to jest twardsza gąbka podczas dużej jazdy, nie wiem, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, nie wypowiem się, bo na tym siedzeniu jeszcze długo nie jeździłem na tym siedzeniu, pokażę Wam, bo mam akurat siedzenie takie, jak dawniej było w MRF-ach. Dawniej w MRF-ach było stosowane takie siedzenie, jak tutaj. Tu jest gąbka taka miękciejsza, fajna. Taką zapamiętałem i taka tutaj jest. Tutaj na boku było namalowane białą farbą. No, może tak, mogę tak powiedzieć, namalowane białą farbą, no, która schodziła po pewnym czasie. Ale był tutaj napis MRF namalowany na siedzeniu. I struktura samego siedzenia była taka jak tutaj. A teraz Wam pokażę, jak wygląda nowa struktura siedzenia. To są nowe siedzenia, a takie były dawniej.
jak i samo poszycie. Tutaj sobie możecie zobaczyć. Nie jest to papier. To już jakieś tutaj grube te poszycie siedzenia jest. Byście sobie przypatrzyli. Nie jest to takie papierowe. No, tak było dawniej w MRF-ach. No niestety, no teraz tutaj stosują troszeczkę no, to cieńsze poszycie. Nie wiem, jak jest w tych RCZ-ach, czy też jest cieńsze z tymi przeszyciami, czy stosowane, bo w tych dawniej w RCZ-ach było takie jak tutaj, taki materiał, tylko jeszcze dodatkowo z przeszyciami. Nie mam za bardzo Wam jak to pokazać. No i pod tym względem no, nie jestem za bardzo zadowolony z tego. No jest troszeczkę spadek jakości akurat na tym siedzeniu. Tak samo mogę się doczepić do okleiny. To już takie jest czepianie się, bo czepianie. No ale muszę o tym wspomnieć na tym odcinku. No okleina też sama jest cieńsza. Nie jest dużo może, ale jest cieńsza w porównaniu z tymi dawniejszymi modelami. No, przynajmniej takie mam wrażenie. Ja się mogę mylić. Nie ukrywajmy, że ja się mogę mylić, no ale okleina też wygląda, jakby była cieńsza w porównaniu z tymi rocznikami. Ja przypominam, dawniej miałem MRF-a, rocznik 2018 rok. No takie, no z grubsza porównania. Nie chcę za bardzo robić tego odcinka z godzinnego, półtora godzinnego z samego gadania o tych motorach. No widzicie takie mniej więcej z grubsza różnice. Półki same. Też tutaj można tak powiedzieć, że tutaj od Pitganga jest tak no, mocowana na więcej śrub, takie pewniejsze mocowanie. W MRF-ie jest to na mniej, na 3, ale nie będę się za bardzo tego czepiał ze względu takiego, iż mi się wydaje, że to i tak wystarcza, bo jechałem na seryjnym zawieszeniu na zawodach, no i na półkach mi się no, nie przesunęło, więc te 3 może śruby są, ale... No ale trzyma to lagę, o, tak Wam powiem. Aha, bo zaraz jeszcze Wam nie powiedziałem też jednej najważniejszej rzeczy, jednej z ważniejszych rzeczy, mianowicie też, którą dużo osób krytykuje, mianowicie taką, że w Pitgangu filtr jest tutaj bardziej wysunięty na boku, na bocznej części motoru, a w MRF-ie macie filtr osłonięty. I teraz, co ja mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tylko tyle, że tych dwóch rozwiązań, te dwa rozwiązania mają swoje zalety i wady. Mianowicie w MRF-ie, może jest ten filtr osłonięty, więc jak się wywalimy gdzieś w jakimś błocie albo coś, to jest mniejsza szansa, że Wam wodę pociągnie lub, no wodę Wam pociągnie, jest mniejsza szansa, ale zarazem zaciąga Wam dużo ciepłego, gorącego powietrza. A dlatego, że no, wydech zaraz koło filtra leci, więc dużo gorącego powietrza Wam zaciąga i nie możecie byle jakiego filtra tutaj założyć. I tak samo nie wiadomo, co się Wam w nie zmieści. Nie wiadomo, czego tutaj nie zmieścicie. No macie bardzo, ale to naprawdę bardzo duże ograniczenia. Jest szansa założenia airboxa, lecz no ten airbox no wymaga przeróbek, żeby to jako tako wszystko chodziło. W Pitgangu jesteśmy całkowicie odseparowani od gorącego powietrza, przez co no można powiedzieć, że ten motorek lepiej tak reaguje. No ciężko mi jest to stwierdzić, no ale czuję, że jest lepiej. O. Jak jest gorąco naprawdę, są wysokie temperatury, to Pitgang sobie lepiej daje radę, o, tak Wam powiem. Tam musielibyście się przejechać jednym i drugim podczas wyższych temperatur, to byście poczuli różnicę. Tutaj na pewno będzie minusem to, że jak się wywalimy na tą stronę, w jakąś kałużę, będzie większa szansa szybciej, większa szansa, że zaciągniemy wodę, nie? Poprzez filtr, jak go zamoczymy. Lecz też ma zaletę taką, że możemy zastosować dodatkowe jakieś osłony na filtry lub coś dodatkowego, lub nawet większe filtry powietrza. W Pitgangu możemy na przykład zastosować dodatkową osłonę, taką jak ja mam na przykład tutaj. Na razie ją testuję. Jest to taka osłona dodatkowa na filtr powietrza. Widzicie, tu macie filtr powietrza. Jest taka dodatkowa osłona na zewnątrz. W MRF-ie czegoś takiego nie zastosujecie, w Pitgangu
jest taka szansa. To jest dodatkowa osłona przed wodą, błotem, piachem, przed wszystkim. Jestem na razie w fazie testów tego. Jak wyjdą wszystkie testy pomyślnie, no to Wam ewentualnie to dam na miarę na taką osłonę. No. No dobra, no to będzie tak z grubsza takie porównanie tych obydwóch modeli, ponieważ kurde, pewnie połowy zapomniałem powiedzieć. I teraz pewnie będziecie mieć pytania u mnie pod filmem. Będziecie mi się pytać, co polecam? Czy Pitganga? Czy MRF-a? Czy MRF to dziadostwo? No, powiem Wam szczerze, mimo tych wad, co wymieniłem, ma on też swoje zalety. No, jest solidnym pitbajkiem, no nie ukrywajmy. No, ma te może poszycie siedzenia, jest gorszej jakości niż dawniej. Może ta okleina, może te spasowanie plastików. No ale, no nie ukrywajmy, no dalej jest to bardzo dobry pitbajk. Co kupicie w tych pieniądzach? Teraz wszystko idzie w górę. Żebym miał powiedzieć, który mi się bardziej podoba z tych dwóch pitbajków, no to mi ogólnie podoba się bardziej Pitgang 140. No, ma większe koła do mojej jazdy enduro. No, jest to dużą zaletą. No, nie ukrywam, wcześniej byłem tak sceptycznie nastawiony do tych dużych kół, ale pojeździłem i Wam powiem, że no, robią robotę. Choć też nie ukrywam, że MRF 140 na kołach balonowych, mianowicie Mintas C21 z przodu, a Mintas C20 z tyłu, 90/100, też jest bardzo kozackim połączeniem. Są troszeczkę mniejsze koła niż te 14-17, ale robią też bardzo dobrą robotę. Na niższym ciśnieniu też robi bardzo dobrą robotę w terenie. Prędkości maksymalne mniej więcej takie same. Co do tych dwóch pitbajków, mogę Wam powiedzieć, że MRF jest bardziej agresywny. Pitgang jest taki bardziej, można tak powiedzieć, taki troszeczkę przymulasty deczko. O, tak mogę to chyba określić. No, przez swoją wagę i większe koła, bo większe koła, no nie ukrywajmy, żeby silnik obrócił to większe koło, no też tak troszeczkę taki, no zabiera troszeczkę tej mocy. Tego newta troszeczkę zabiera na kole, więc ten MRF Pitgang jest troszeczkę taki bardziej taki przymułowaty w porównaniu do MRF-a 140 na tych mniejszych kołach. Mi się wydaje, że taki bardziej taki większy wariat jest, no, tak można powiedzieć, taki bardziej agresywny. O. No, lżejszy, mniejsze koła, równo się takie, no bardziej agresywny jest. Pitgang jest taki, no zarąbiście jedzie też, ale jest taki troszeczkę taki mułowaty, o tak można tak powiedzieć. W czasie w enduro albo coś, tego raczej nie zobaczycie, tylko jakbyście chcieli tak zapierdzielać, tak, jak to powiedzieć, tak ostro gazować na drodze albo coś, no to zobaczycie, deczko bardziej taki mulasty jest Pitgang. Więc no, ja będę kończył dzisiejszy odcinek. Jeśli macie jakieś swoje sugestie, swoje jakieś porównania między jednym modelem, między jednym modelem a drugim, możecie je kierować na dole w opisie pod filmem, żeby po prostu przyszli rajderzy, którzy się decydują na wybór jednego albo drugiego pitbajka, mogli to jakoś zadecydować. Może akurat to, co Wy napiszecie, przechyli szale na jedną stajnię, czyli stajnię MRF-a, a może stajnię Pitganga. Dobra, ja się z Wami żegnam, bo idę robić kolejną robotę. Akurat mi się udało to nagrać, długo ten odcinek się odkładał, no ale trudno, tyle. Więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! I napiszcie na dole w opisie pod filmem, co Wy byście wybrali. Czy MRF-a? Czy może Pitganga? Co się Wam podoba w MRF-ie, a co się Wam podoba w Pitgangu? A zarazem, co Wam się nie podoba w Pitgangu i co Wam się nie podoba w MRF-ie? Ja się Wami żegnam, więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!